Maja Frykowska, 41L, pochwaliła się, że od pewnego czasu stara się ograniczyć mięso, choć nie jest to proste. Choć na co dzień korzysta z diety pudełkowej, to dla swojej rodziny sama gotuje zdrowe obiady. Nawrócona celebrytka zdradza również, że ostatnimi czasy coraz bardziej ufa medycynie niekonwencjonalnej. Frykowska tłumaczy, że kiedyś była, na diecie wegetariańskiej. Teraz jednak ograniczenie spożywania mięsa nie jest dla niej aż takie proste. Reklama jestem na diecie pudełkowej. Natomiast mojej córce sama robię zupy i obiady. Nie jem smażonych rzeczy, w ogóle nie jem wieprzowiny. Staram się odejść od mięsa, chociaż jest mi ciężko. Kiedyś przez trzy lata go nie jadłam i nie miałam z tym problemu. Ale teraz mój organizm się go dopomina. Myślę, że z przyczyn ekologicznych powinniśmy z nim przystopować, mówi agencji Newseriali Festyle Maja, Frykowska. Frykowska przyznaje, że coraz bardziej ufa metodom leczenia opartym na naturalnych składnikach. Napary i zioła pomagają jej zwalczać na przykład przeziębienie. Stawiam na medycynę niekonwencjonalną, nie na leki, tylko na zioła. Teraz, gdy mój mąż jest przeziębiony, to robię mu różne napary z ziół. Zresztą nawet konsultuję to z lekarzami i widzę, że obecnie bardzo wielu z nich jest przychylnie nastawionych do tego typu działań, tłumaczy. Maja na co? Dzień dba nie tylko o swoją dietę. Obiady, które przygotowuje dla najbliższej rodziny, są bogate w niezbędne składniki odżywcze. Dzięki temu ma pewność, że jej córka i mąż jedzą zdrowo i smacznie. Dla mojej córki i męża to ja robię jedzenie. Raczej unikam pieczonych potraw. Częściej gotuję, na parze, ewentualnie robię coś w piekarniku. Jemy zupki, wszelkiego rodzaju kremy, dużo warzyw. Mam świadomość tego, jak powinniśmy się odżywiać, chwali się.